Jeżeli chodzi o męża, to mąż prawie 6 tygodni nie wiedział, gdzie ja jestem, co się ze mną dzieje. Mąż odchodził od zmysłów wtedy, bo nie wiedział, co się stało. A jeszcze było tak, że zaraz jak mnie przymknęli, jak mnie zabrali na komendę, to mąż natychmiast się ubrał, pobiegł do mojej mamy, która mieszkała dosłownie 2 bloki dalej ode mnie. Powiedział jej, że coś się dzieje, bo po mnie przyjechała ekipa milicyjna, zabrano mnie. I prawdopodobnie to może być większe aresztowanie, no, większa akcja, może być więcej osób aresztowanych. A gdzieś tam już mieliśmy z tyłu głowy ten stan wyjątkowy. Już gdzieś nam tam świtało, że coś może być na rzeczy. Może to ten stan wyjątkowy, bo jeszcze wtedy nie było wiadomo, że to jest stan wojenny. Mama się szybko ubrała, pobiegła na kopalnię Mysłowice. Tej załodze, bo tak zwany ruch ciągły pracował sobotę, niedzielę, tym, którzy byli w pracy, dała znać, że są aresztowania, zatrzymania. I parę osób jeszcze też z działaczy Solidarności zdążyło się jakimś cudem dowiedzieć i dotrzeć na kopalnię i krótko mówiąc zorganizowali strajk. Mama kierowała tym strajkiem, nazywała się Eryka Kajdy. Była członkiem KPN-u, była członkiem Komisji Zakładowej, jak już mówiła, do spraw kobiet. I razem z nią w komitecie strajkowym było 2 członków KPN-u. To był Ryszard Grabowski, górnik z kopalni Mysłowice. Nie wiem, co się z nim dzieje, nie mam z nim kontaktu. I Antoni Pieruk, też z KPN-u, też z Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, już niestety nieżyjący. Zrobili strajk, z tym, że ten strajk trwał bardzo krótko, bo między innymi przywieźli część członków Solidarności, to znaczy przywieźli, czyli ekipa milicyjna, Służba Bezpieczeństwa, przywiozła ludzi, którzy byli w pierwszym komitecie strajkowym 2 września w 80 roku, przywieźli tego pana Fołdę, który był pierwszym przewodniczącym komitetu strajkowego. I oni nakłonili mamę do rozwiązania strajku. Między innymi mówili, że są pacyfikacje na kopalniach, że jeżeli nie rozwiąże strajku i dojdzie do tragedii, ludzie będą poszkodowani, mogą być ofiary śmiertelne, mogą zostać kalekami, to będzie na jej odpowiedzialność i to będzie na jej sumieniu. I mama pod tym naciskiem, tak jak pozostali 2 koledzy, zdecydowali się strajk rozwiązać. Przedtem zdążyli ukryć 3 sztandary. Sztandar Solidarności Mysłowice. W pierwszym momencie ukryli te sztandary, wiem, że w jednej z wież wyciągowych. To był sztandar Solidarności Kopalni Mysłowice, sztandar KPN, Grupa Mysłowicka. I sztandar Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania Mysłowic, struktury mysłowickiej. Bo muszę powiedzieć, że miasto Mysłowice było pierwszą strukturą, która miała swój sztandar KOWZAP-u. Uroczyste poświęcenie tego sztandaru było 29 listopada 81 na specjalnej uroczystej mszy w kościele Najświętszego Serca Jezusa. Święcił go ówczesny proboszcz Gerard Gulba i dziekan zarazem. Jeszcze nam, pamiętam, podsunął taką myśl, żeby się mnie nie czepiała ani Służba Bezpieczeństwa, ani kuria, prawda, bo tu ja muszę mieć oficjalnie tylko i wyłącznie, prawda, tutaj elementy religijne, żadnej polityki. To nam podpowiedział, żebyśmy sobie wzięli kardynała Chlonda jako patrona mysłowickiego KOWZAP-u, przecież wiadomo, kardynał Chlond z Mysłowic, ma tam dzisiaj pomnik. I nawet nam dał obrazek kardynała Chlonda, którego myśmy wszyli w ten sztandar. I także on miał wymówkę. Ja nie mogłem odmówić poświęcenia, prawda, sztandaru struktury, która sobie kardynała Chlonda obrała za patrona. No i tego sztandaru Służba Bezpieczeństwa też szukała. Na szczęście nie znaleźli żadnego z tych sztandarów. No a mama, tak jak mówiłam, zdecydowała się na rozwiązanie tego strajku. Sztandar jeszcze zdołała zabezpieczyć i jeszcze zdążyła wpaść z kolegami z komisji, z tego komitetu strajkowego do biblioteki, bo to było parę kroków od kopalni, poza terenem kopalni, ale parę kroków na ulicy Stawowej.
i zdążyli powynosić całą niezależną oficynę z biblioteki, raz, żeby nie wpadła w ręce bezpieki, dwa, żeby na nas nie mieli dodatkowych haków. Także jeszcze to zdążyła zrobić i chyba ja już tego nie wiem, bo siedziałam we więzieniu, znam to z relacji mamy i kolegów, tylko teraz już nie wiem, czy z domu, czy po drodze mamy już zgarnęła Służba Bezpieczeństwa i ona już została nie internowana, tylko aresztowana z dekretu jako organizator strajku. I w tym kontekście muszę powiedzieć jedną rzecz. I to mi też pan nasunął, mówiąc o tym, że prokurator żądał bardzo wysokiej kary, nawet kilkunastu lat więzienia, tutaj dla kolegów z kopalni Wujek, między innymi dla Stasia Płatka. Sąd się ograniczył do kilku lat. W porównaniu z sądami marynarki wojennej na Wybrzeżu, które były wyjątkowo drańskie i łajdackie, to tutaj o dziwo te sądy wojskowe w Katowicach jednak w jakiś sposób próbowały te wyroki łagodzić, bo mama też o tym mówiła, że przewodniczącym składu sędziowskiego na jej sprawie był oficer lotnictwa, lotnik, w randze chyba kapitana, czy nawet jeszcze wyższej. W każdym razie on usiłował łagodzić tę sprawę i w momencie, kiedy obrońcy tych mamy i tych kolegów z kopalni Mysłowice, to był adwokat już nieżyjący, znany adwokat, stara adwokacka rodzina z tradycjami w Mysłowicach, nazywał się Śliwiński i drugi był adwokat, nazywał się Chmiel. I oni podnieśli taką kwestię, że ponieważ ten strajk został zorganizowany zaraz po północy, gdzieś około godziny 0:30, To oni organizując strajk nie mieli świadomości, że jest stan wojenny, bo to jeszcze nie było oficjalnie ogłoszone. Nie mieli świadomości sankcji i w momencie, kiedy się dowiedzieli, że jest strajk, że jest stan wojenny i że jest dekret, to po 24 godzinach ten strajk rozwiązano, że nie było większej szkody i tak po prostu na korzyść tych posądnych sprawę przedstawili, że sędzia prowadzący, ten właśnie oficer lotnictwa, zdecydował się uniewinnić w całą trójkę. To był ewenement, to był chyba jedyny wyrok wtedy, gdzie ta sprawa się ciągnęła chyba do początków lutego 82, skończyła się ostatecznie wynikiem uniewinniającym, z tym, że moją mamę to jeszcze kosztowało zawał w trakcie jednej z rozpraw, bo tych rozpraw było kilka. I w trakcie jednej z rozpraw moja mama dostała zawał, zabrano ją na noszach z sali rozpraw, wylądowała w szpitalu więziennym w Bytomiu. I tam miała okazję poznać Stasia Płatka i chłopaków z Wujka, którzy tam leżeli. A po latach ja się dowiedziałam, już będąc w Komitecie Budowy Pomnika tutaj na Wujku, przypadkowo rozmawialiśmy na ten temat ze Staszkiem Płatkiem i Staszek mi mówił, że poznał w szpitalu panią, która też była aresztowana za strajk, dostała zawału, wylądowała w szpitalu i ona zorganizowała strajk, a jej córka została internowana i że ta pani z kopalni Mysłowice. Czy nie znam ich czasami, skoro z kopalni Mysłowice pochodzę? Ja mówię, znam to nawet bardzo dobrze, bo ta pani to moja mama, a ta córka to ja. Taki też był mój wątek, prawda, związany z kopalnią Wujek.